Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali w GTA 5 w trybie online i mam zamiar zakupić sobie bunkier. I jeszcze z góry przeproszę za tą przerwę i od live'ów i od odcinków, która była bardzo długa generalnie. No i co? Nie ma co przedłużać, wejdźmy na tą stronę z bunkrami. Bunkrów jest tyle. Zakładam, że już tak dużo osób wie, ile jest bunkrów. Prawie wyszło mi się. Nie, to. Także ja mam zamiar kupić ten bunkier w tej lokalizacji, czyli w Paleto Bay, bunkier w lesie Paleto Bay. Także wchodzimy w kup. Tutaj, jak widzicie, w prawym górnym rogu stać mnie na niego. Oczywiście nie kupię tutaj wszystkich rzeczy, jakie są z tym bunkrem dostępne, ale mam w zamiarze kupić sobie do niego dodatkowe mieszkanie i kupić sobie transport ten. I teraz wyjdzie tyle i zostanie mi 20 tysięcy, gdy sobie go kupię. Jeszcze można sobie dokupić strzelnicę, ja wam to pokażę tak tak, żebyście mogli zobaczyć. I można sobie kupić też, żeby ta strzelnica na przykład była biała. O właśnie, wtedy oczywiście dopłaci się więcej, jak widzicie. I można dokupić sobie schowek na broń. To wszystko też mi się wydaje, że będzie się dało potem zmienić w tym. I jego cena wynosi tyle. Oczywiście ja biorę ten najtańszy bunkier, bo na ten duży to bym musiał bardzo długo zbierać, dlatego nie wezmę tego najdroższego bunkru w najdroższej lokalizacji, czyli na farmie. Pokażę wam którego. Już tutaj szybko. Chwileczkę, bo tutaj. O! Czyli tego. Ten jest najdroższy i jego koszt sam wynosi tyle. A tego bunkra wynosi tyle, dlatego no na tego generalnie zbierałem. Także zaznaczamy to, co ja chcę. Transport, tutaj to. Jeszcze chciałem to sobie dokupić, ale uznałem, że nie będę zbierał na to pieniędzy dodatkowych, bo jak widzicie teraz mnie nie stać. Dlatego bierzemy ten. Także co, nie ma co przedłużać i kupujemy. Pyk. Dobra. Styl bunkra numer 1, nie podoba mi się to mieszkanie, tak, strzelnica nie, schowek na bronie nie, transport, wózek transportowy. Ten wózek to w ogóle jest przerobiona, a czekajcie, patrzcie, tu jest zwykły wózek golfowy, bez tej góry, bez tego daszka. A tu jest właśnie ten, taki specjalnie już przerobiony, taki wózek transportowy, taki już celowy do tego, także... Bez przedłużenia, tu jeszcze podsumowanie takie, co kupiliśmy. Już je w sumie przeczytaliśmy. Także co? Nie ma co przedłużać. Klikamy kup. Dobra. Gratulujemy zakupu nowego bunkra. I zostało mi 20 tysięcy. Jeszcze mnie ciekawi, jaką nagrodę się utrzymuje za wybrany punkt nawigacyjny. Dobrze, ja jestem generalnie blisko, to nawet pauzy nie muszę robić. So Posłuchajmy go. you're the buyer. I didn't think we were gonna ship this thing. Come down and I'll take you through the handover procedure. Okej. Także jak widzicie, ja jestem przy Paleto Bay, tu się ustawiłem przy wjeździe do tartaku. Bodajże tartaku, tak, tartaku. No jedź, gościu, jedź. No i teraz jedziemy sobie do bunkra mojego. Na początku nawet nie miałem zamiaru tego kupować. Ale jednak się zdecydowałem. Ten punkt w sumie nawigacyjny nie był mi potrzebny, ale to już jest w sumie mało ważne. Teraz zastanawiam, czy wszystko dobrze wybrałem, ale chyba tak. Dobra, jest bunkier, także wejdziemy tam na piechotę. Auto niech tu stoi. Najwyżej mi ktoś ukradnie. Włazimy. Hey,
you must be, well, I know who you are. And anyway, I'm me, and you're you, and that's that. Funny. We're selling this silly old place. Not that it's ever been used for anything inappropriate. Of course it wasn't. Just routine business that needs a bunker. You know how it is, don't you? Anyway, we're just moving to somewhere else, equally routine. You know, hey, hurry the fuck up! We have to leave! Come on, destroy anything you can't carry! Oh, anyway, if I were you, I'd make it a nice boutique hotel or some such. It'd be great as that. Microbrewery, or record decks, hog roast. It's perfect. Yeah. Excuse me. Hello? Yes, yes, we're almost done. No. No, we've destroyed everything. More or less. Up, 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 up. What are you talking about? Do it, but don't do it. What are you, a fucking fortune cookie? I will call you back. So, listen. How would you like to make some money? Good money, you know? There's no money in hog roast, but there is in this work. Hey, stop destroying things. Some of you are staying. Let's go for a little ride, shall we? It's really lovely to meet you. As you can see, we got ample room for parking. Here's a space for a mobile operations center, if you want to buy one on Warstock. Got it? Anyway, we're on a strict schedule. And this is your shooting range for target practice, team bonding. I can't hear myself think. Hey! Hey! Lock the range down when you're done. We're taking the equipment. You get the point. Ah, missed our exit. Just give me a sec. Should've just reversed. Not gonna miss these corridors. Okay, here we go. Here we are, the heart of the place. Research and manufacturing. You want to make real money? Dirty little secret for you. It's in arms. Log into the network, request a resupply, and bring the hardware back here. The eggheads will take it apart. Cook up new, exciting ways of terminating people. Or just get them to copy existing designs. Then, you sell your weaponry to state-sanctioned actors on the global stage, make a tidy profit, and do the country proud. I got medals for this, I promise you. Come look at this. Hustle, people! We need this out of here 5 minutes ago! You run a good operation, you fill the whole place up. Enough arms to affect regime change in 2/3 of the world's democracies, according to the stats. How does that sound? Fantastic is how it sounds. Ugh, Jesus. Gotta get out of here. We're bombing someone tomorrow. I mean, I don't know what I mean. Doesn't matter. It's been wonderful. Remember, we never met. You never saw me. I don't know you, and anything you think I said, I didn't say, and you were delusional. Remember that. I'll be in touch. You're a hero! No i dobrze. Bunkier jest od teraz mój. Przesyłam, on będzie teraz do mnie pisał. No nieważne, w każdym razie olać go. Mamy te pojeździki, które sobie zamówiłem, żeby były. Można sobie do niego wsiąść zapewne. Da się, wiadomo, może się da. Dobra, przejedziemy się nim, kawałeczek. Zobaczmy, jak się tym jeździ w ogóle. Tak se tam pojadę. Dobra. To mobilne centrum dowodzenia kupię sobie. Będę zbierał na nie na live'ach. Muszę poobczajać, gdzie co tutaj jest. Dobra, tu. Tej strzelnicy nie będę mieć, bo jej nie kupiłem na początku, jak sami widzieliście. To się chyba wszystko da dokupić potem. Także nie ma problemu. Do tego laptopa
chyba nie da się na sesji prywatnej wejść, tak jak dla sesji dla zaproszonych. No, cudownie przewaliłem ścianę. Cudowny kierowca za mną. Tak sobie ją tu szybko zwiedzimy tym wózkiem. Tam się da iść, czy się nie da? Chyba się nie da, nieważne. Może od innej strony się da. To jeszcze coś innego sobie tu popatrz. Sprawdzimy. Co tu jest? Coś tu jeszcze można zobaczyć. Tam, gdzie nasza postać wcześniej chciała iść, gdzie on nam nie pozwolił. Czyli tam gdzieś. Dobra, zostawię to tutaj, nieważne. Potem się to uprzątnie, że tak powiem. Tu jest to, tak? Tu jest ta wytwórnia broni. Na razie nie mam nic w ogóle. Tak to się tu prezentuje. Tu będzie nasz komputer, do którego się pewnie wejść nie da nawet. No właśnie, dołącz do publicznej sesji, aby skorzystać z komputera, ale to później. Tutaj mamy sypialnię, pokój taki mieszkalny. Tu się, no, tu się da położyć. Widzę, że jest zegar. Działa ten zegar? Działa. Dobrze, dobra. Nieważne. Znaczy, zegar jest akurat nieważny. A tu pewnie za kasę, no właśnie. Śmietniki nawet. Dobra, tu jakieś maszyny do pracowania. Tutaj takie coś. Tu komputery jakieś. Da się z nich skorzystać? Nie da się. Raczej się nie da. Ja mam swój tam jeden i tyle. Dobra, nie wiem, co tu jeszcze można zobaczyć. I w sumie ja mam tyle z tych rzeczy. Dobra, to w takim razie ja się teraz przeniosę na publiczną sesję, żeby móc skorzystać z tego komputera i żebyśmy zaczęli coś tutaj działać już z tym towarem, zacząć go tu zwozić i coś tutaj kombinować po prostu z tym. Także widzimy się za chwilę, jak odszukam odpowiednią sesję, także do za chwilę. Także jestem już na sesji publicznej i teraz jak dołączyłem, to się respimy tutaj. Dobra, ci se tam coś piszą, niech se piszą. Nieważne, w każdym razie teraz idziemy do tego laptopa. Tutaj, żeby być tym, to trzeba się jako VIP tam zarejestrować lub tam prezes klubu motocyklowego, czy jak on tam się nazywa. Nie wiem, gdzie to teraz mam. Gdzie to zwiało, jak zwykle. O, tu mam VIP Secure Service. No i takie te. I to trzeba właśnie sobie w to wejść albo w tego. No a teraz zasiadamy przed tym komputerem i nas tu zaraz oprowadzą. Zapewne. Klikamy, aby wejść. Welcome to Disruption Logistics, your number one armament redistribution resource, and surprisingly usable for a state-funded web commission. You've got everything you need here to track your resource, staff, and performance levels at your facility. You want to get moving, though, you'll need to start with some setup work. Kliknij przycisk Przygotuj, aby zlokalizować zasoby i wyposażenie potrzebne do założenia wytwórni uzbrojenia. Gdy dostarczysz do bunkra wymagane elementy, możliwa będzie niestety znikło. Czy na pewno chcesz przygotować wytwórnię? Potwierdź. Dobrze, ja jestem generalnie sam tutaj. There's a dune loader carrying the requisite supplies and ammunition. Pick it up and bring it to the bunker and we can get the lab operational. Ja jestem na sesji publicznej, ale jest tutaj tylko jedna osoba, czyli mój znajomy. No i ten. Dlatego ja jestem tutaj sam. A co gdzieś tam jeździ? Gdzie ja mam dojechać? Aha, na stację benzynową. Dobra, jedziemy za tym znacznikiem. Dobra, to jedziemy szybko na tą Palomino Freeway. Ja już tutaj ominąłem zjazd, a to tam się wiedzie. Mówi mi nie ukradł czegoś, ja widzę, że on chyba też coś tam teraz transportuje. To nie będzie mi przeszkadzać, na pewno. Nie no, raczej by mi tak nie przeszkadzał. Dobra, nieważne z tym tematem. Jedziemy tam sobie szybko na tą, do tej stacji benzynowej. Tam jest stacja benzynowa i mamy na to prawie 30 minut. Także dojedziemy tam na 100%. Trochę od tego bunkra jest tam daleko. No ale co z tego? Dojedziemy tam
weźmiemy to. Mam nadzieję, że będzie święty spokój, że nikt mi nie będzie przeszkadzał, że czasem tu jakiś gracz mnie dołączy. Ile tam jest? 8 km. Dobra, żeby nie przedłużać, ja się zatrzymam, zrobię wam teraz tutaj przerwę i jak będę podjeżdżał do tamtego miejsca, to wrócę. No dobrze, ja już zbliżam się do tego, do tej stacji powoli. A propos tej stacji, tak w ogóle, to ostatnio jak z kolegą bawiliśmy się w taki transport po prostu ładunku, jak żeśmy się w to bawili, to podjechaliśmy na stację. Ja tutaj poszedłem auto zatankować, ciągnik, nie? I jak podeszłem do dystrybutora to i potem do baku paliwa, ciężarówki i wszystko wybuchło. Nie wiem w ogóle co się stało, ale to było ciekawe i tak w ogóle. Dobra, mamy tę ciężarówkę i co? I mamy to po prostu za. Masz to? Dobrze, zawieź zasoby z powrotem do bunkra. I zaraz będzie sygnał globalny za pół minuty. W międzyczasie jeszcze tutaj się dogadałem, żeby mnie nie atakował nikt. Albo raczej, żeby mi tu mój kolega żartów sobie nie robił. Albo coś. Żebym nie miał problemu. No, ale jest on na tyle daleko, że nie dojedzie do mnie tak czy siak. Jeszcze mam 23 minuty na dostarczenie tego. Także jedziemy. Zobaczmy sobie w ogóle, jak to wygląda w środku, to ten pojazd. 3, 2, 1. No. I tu możecie, widzicie jak się w ogóle moja firma nazywa, bo musiałem na szybko coś wymyślić. Uwaga, tak, wiem, już narobiłem się z kolegą tyle tych misji, że teraz... Powiem wam ciekawie, jak to wyglądało, zerzyłem się, nieważne. Dobra, ale lepiej jeździ mi się z tej kamery, jest to dla mnie łatwiejsze. O, nie. On mi nie będzie przeszkadzał, ja nawet nie wiem gdzie on jest. Jest na serwerze, a gdzieś tam daleko, dobra, nieważne. On sobie coś tam robi. Niech sobie tam coś robi, a ja sobie tutaj zacznę tą budowę. W ogóle z tym dinozaurem, co tutaj jest, wiem, że jest gdzieś ciekawostka, że tu coś tutaj z nim było, z tym dinozaurem różowym. Że tu chyba widać jakieś ślady dużych łap w pobliżu, takich naprawdę dużych, które właśnie mógł zostawić ten dinozaur. Tak coś mi się właśnie przypomina, że kiedyś widziałem takie coś. To coś tak mi się właśnie kojarzy, że była taka ciekawostka. Nie będę teraz tego szukał, bo mam 22 minuty do zawiezienia tego, więc nie będę tutaj czasu tracił, ale jakby ktoś chciał, to może poszukać, bo chyba właśnie takie tam były. Nie wiem, może to usunęli albo coś, ale na pewno to było. Teraz nie wiem, bo nie sprawdzałem. Zakładam, że jest, no bo po co by mieli to zmienić? Po co by to mieli zmienić? No taka sobie ciekawostka do tego dinozaura duszowego. Może on łazi i ludzi zjada po nocach. Nie polecam przy nim łazić, bo jeszcze was zje. No, ale ciekawostka ciekawostką. Jeszcze tutaj, jakby ktoś sobie chciał zarobić, to zaraz będziemy tutaj blisko czegoś przejeżdżać takiego. Ja wam tutaj to zaraz pokażę. Gdzieś tu też to będzie widoczne z tej drogi, po której jedziemy. Tylko nie wiem teraz, gdzie to jest dokładnie. Tu mapkę powiększę. Tutaj, gdzie jest ten zjazd drugi z lewej drogi, to tam jest taka droga prowadząca w górę, równo obok autostrady i tak zaczyna odjeżdżać w lewo. Nie wiem, czy to widzicie. Ona prowadzi... Ta droga to jest ta. Tutaj to. Jak się nią pojedzie, to na końcu jest tam taka farma jakby. Tak dobrze to nazwałem. Chyba farma tam jest. I tam można znaleźć w sobotę lub niedzielę według czasu gry. Chyba w niedzielę. Można znaleźć tam pieniądze już. Nie wiem ile dokładnie. I co niedzielę można tam wracać i zarabiać pieniądze, ale to jest chyba tylko w trybie fabularnym i nie ma tego w trybie sieciowym. Ale taka sobie tam też ciekawostka, która wiem, że jest na pewno.
bo sam to sprawdzałem, sam tam byłem, sam stamtąd kasę zabrałem kiedyś, grając jeszcze na PS3, kiedy nie było jeszcze na PS4 ani PC-ta. No a my sobie tam powoli dojeżdżamy. Mamy prawie 20 minut na dojazd tam. Także dotrzemy tam bez problemu i będzie następne. Będzie pewnie dalsza część szkoleń. Jeżdżam tu jakieś ciężarówki cały czas. Dobra, 20 km. Skończyły mi się tematy wgadania. Nie mam pomysłów. W każdym razie za chwilę będziemy. Teraz to sam możecie jakąś minutę tam przyspieszyć, bo i tak już nie wymyślę nic ciekawego. Aha, jakby ktoś chciał jakieś ładunki, to tutaj czasami naczepy stoją po prawej. Można sobie stąd wziąć. I tutaj też czasami jeżdżą ciągniki same. Też można trafić na to. Dobra, ile jeszcze kilometr? No, prosta misja, nikt nas tu nie atakuje. Jedynie kto może nas atakować, to gracze. Ale jako, że tu prawie żadnych graczy nie ma. Jest tylko mój znajomy gracz. Znajoma osoba, znajomy, nieważne. To on mnie i tak nie zaatakuje. Mam spokój. Ma własną firmę, więc będzie się nią zajmował. Wow. Będzie się tam nią zajmował. A ja będę się swoją teraz zajmował. Będziemy sobie oboje tutaj teraz cisnąć Gietra z tymi firmami. Dobra, dojeżdżamy już, także ja się teraz pewnie uciszę, żeby mogli nam wytłumaczyć wszystko co i jak, także wjeżdżamy. Oto obszar produkcyjny. Broń i amunicja będą tu konstruowane przez twoich pracowników. Ukończona broń i amunicja jest ładowana do skrzyń i przechowywana tutaj. Aby utrzymać produkcję zużywane. Jeśli skończy się miejsce magazynowe lub wyczerpią się zasoby, produkcja zostanie wstrzymana regularnie. Zaglądaj do bunkra. To obszar badawczy. Przydziel tu pracowników, aby z czasem odblokowywać do zakupu różne modyfikacje broni i pojazdów. Troszeczkę za szybko mi poznikało, nie zdążyłem przeczytać, ale jak widzicie teraz w prawym dolnym rogu zasoby, cała kreseczka jest na maksa, także teraz pójdziemy sobie do komputera zaraz po tym telefonie, wciął mi się gościu. No okej, idziemy do laptopa, zobaczymy co tam jeszcze można zrobić z tym laptopem. Co tam jeszcze teraz możemy zrobić? Usiąść, siadamy i zobaczymy. Nie raz siadaj się tutaj, tylko pracuj na tym laptopie. Wchodzimy. Okay, setup's complete. You can get started. You'll be resupplying the lab so they can research new weapon technologies or manufacture arms for you to sell. Full disclosure, this is kind of a gray area legally and a red flag to bad actors, so expect attention. Make sure you can handle it and utilize security upgrades as they prove necessary. Your goal, as well as ours, is making this a profitable business. Także teraz zobaczycie tutaj te firmy, te zakładki, odnów zasoby. Także możemy tutaj, jak widzicie tam w prawym, lewym górnym rogu przeczytać sobie. No a możemy tutaj albo ukraść zasoby, lub za 15 tysięcy możemy sobie kupić zasoby w kolejnej zakładce badania. Możemy zobaczyć odblokowane elementy i przyspieszyć badania. Ja sobie to na górze przeczytam na szybko. Dobrze, nie zdążyłem całego, ale coś przeczytam. Tu będziemy sprzedawać towar. Take a look at the staff management page to assign your technicians to research or manufacture.
If you use your supplies for research, you'll gain access to unique modifications for your vehicles and weapons. Current research progress can be tracked on the research page along with the records of all the schematics you've developed. Tak, chcę i do tego, i do tego. To sobie zrobimy. Okej, przydzieleni do obu. To teraz kup ulepszenia. O kurde. Aby zainstalować sprzęt lepszej jakości, skróci to czas produkcji i badania, także zwiększy wartość towaru i sprawi, że zasoby będą starczać na dłużej. Kup to ulepszenie, aby zatrudnić więcej pracowników, skróci to czas produkcji i badań, a także zwiększy wartość towaru. Kup to ulepszenie, aby zatrudnić ochronę i zainstalować monitoring, zmniejszy to ryzyko, że twój towar zostanie skradziony przez wrogów. No, to w to na pewno sobie zainstaluję, żeby mieć tę ochronę. No i tu zamknij działalność, nawet w to nie będę klikał, bo nie chcę zamykać działalności. Przydzielono pracowników do produkcji badań i... do produkcji badań. Dobrze, to tam zasoby trochę już uciekły, czyli oni tam coś pewnie sobie tam robią. Idziemy tam do nich luknąć szybko. Czekajcie, gdzie to było? Tu, o. Dobra, ci tu widzę, już coś robią. Ten też tu coś robi. No to pracujcie sobie tutaj, panowie. A ja nie wiem, co tu jeszcze by można zrobić. Chyba w sumie tyle na razie. Nic tu chyba więcej już nie zrobimy. Jeszcze sobie tutaj przejdziemy i zobaczyć, co tu jest, bo tu jest... A nie, tu jest jakiś... Nie wiem co nawet, co to jest. Jakaś maszyna na pewno. Tu będzie stało nasze mobilne centrum operacyjne, gdy się je zakupi. Reszta typu pojazdów w bunkrze niedostępny. Przechowaj tu mobilne centrum operacyjne lub naczepę przeciwlotniczą, aby je zmodyfikować. Ja sobie mobilne centrum operacyjne kupię. Niestety to będzie trochę późno, bo to jest związane z tym, że ja będę wyjeżdżał za niedługo. Także wyjeżdżam w piątek generalnie. Także wtedy mnie już nie będzie w domu przez 10 dni i po tych 10 dniach znowu będę zbierał dalej pieniądze. Bo oczywiście jutro, pojutrze, w środę, w czwartek zrobię live'y, na których będę zbierał na mobilne centrum dowodzenia, aby jak najwięcej sobie móc pieniędzy kupić. I dokup strzelnicę, aby zyskać... Dobrze, ja strzelnicy nie mam i widać, że można dokupić, także kiedyś tam sobie ją dokupię. Na razie mi się nie śpieszy z nią. Ważne, że już mam jakieś tam coś, że już można... Już ten... Że już po prostu mogę sobie produkować tutaj jakieś bronie, ulepszenia, pieniądze mogę sobie na tym zarabiać. Aha, i tutaj jeszcze zapomniałem właśnie pokazać, że jest taka duża przestrzeń magazynowa, tak jak teraz tu wszyscy widzicie. Zapomniałem sobie o niej. Tu jakiś wózek jest, także tak ona sobie tutaj wygląda. Jest tu dużo miejsca, na razie nic tu nie ma, bo moi pracownicy dopiero co coś tam robią, jakieś te badania, lub tam towar wytwarzają. To się da sprawdzić oczywiście tam na tym komputerze, progres tego. Także no, jeszcze to zapomniałem pokazać i teraz słuchajcie mnie tam dalej w tym, co będziecie tam zaraz mieli. No i to by było tyle w tym miejscu, już więcej chyba raczej nic nie będzie, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zapraszam do jutrzejszego, wtorkowego, środowego, czwartkowego live'a, bo wtedy będę robił te live'y, jak już powiedziałem. No a na teraz to by było na tyle w tym odcinku. Tak wyglądał ten bunkier. Jeszcze te drzwi sobie sprawdzę, czy coś z nimi jest związane. Jak nie, to nie. Nie. Dobrze. Także trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.